Widać i słychać, bardzo się cieszę. Kochani, na początek jak zwykle obowiązkowe formułki i za chwileczkę wrócimy, a jest o czym opowiadać. Jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie i jedziemy z koksem. No, wrócimy się do piątku. W aspekcie najbliższych payrollsów mamy Powella i jego wystąpienie, które zostało przyjęte lekko gołębio. Rynki europejskie, azjatyckie niespecjalnie zareagowały, amerykańskim nie przeszkadza to. W zrobieniu nowych szczytów. Cóż takiego u Powella? Zapowiedział jedną rzecz, że w tym roku Fed wprowadzi tapering. Będziemy mieli cięcie programu skupów aktywów, czyli to QE. Zresztą niektóre banki, jak Australii czy Nowej Zelandii, już to zrobiły. Należy się tego spodziewać nie na wrześniowym posiedzeniu, ale na listopadowym dopiero posiedzeniu. Och, już okej. I to ustawiło zarówno dolara, jak i poza amerykańskimi indeksami nas w trendzie bocznym. Za to mamy ciągle niedoszacowaną inflację. Nie sprawdzają się te zapowiedzi, że inflacja w drugiej połowie roku będzie spadała. Ciągle jest na bardzo wysokich poziomach. Co dzisiaj mamy na przykład w odczytach europejskich? Ze Stanów Zjednoczonych zadyszkę powoli widać, bo choćby nawet opublikowany dzisiaj PMI dla Chicago wypadł znacznie poniżej oczekiwań, o 11 punktów spadł indeks zaufania konsumentów, nie ma tego tutaj. PKB Kanady mocno rozczarowało, inflacja w Europie wszędzie rośnie. W Polsce z tego, że PKB świetnie wystrzeliło i wypadło bardzo dobrze, za to inflacja 20 punktów bazowych w górę, także jest nad czym się zastanawiać. Co takiego? No, końcówka tygodnia to na pewno będą payrollsy. Z Australii jeszcze będziemy mieli PKB. Te wszystkie poszczególne dane nie będą miały większego znaczenia. To są odczyty już finalne PMI, ale raport ADP, przedsmak payrollsów. Sektor prywatny szacują ankietowani, że prawie dwukrotnie wzrośnie w stosunku do poprzedniego miesiąca. To i tak bardzo niski wzrost. Kończą się w większości stanów, zakończyły się już praktycznie programy wsparcia dla bezrobotnych. I tutaj ludziska po wakacjach będą wracali do pracy. Jednak ciągle tych 9 milionów rąk do pracy brakuje. Do celu Fedu bardzo daleko. No i te odczyty, jutrzejszy ADP i piątkowe payrollsy będą miały duże znaczenie zarówno dla kursu dolara amerykańskiego, co za tym idzie dla surowców przemysłowych, jak i dla indeksów giełdowych. Także dobre dane powinny zaszkodzić indeksom, natomiast i sprzyjać dolarowi, natomiast odwrotnie ciągle nadzieja, że Fed będzie jeszcze utrzymywał i przeciągał tapering w dłuższej perspektywie. Tutaj trzeba się liczyć
przyszłym tygodniu z dużą rozbieżnością w związku z tym, co się dzieje z huraganem Ida i atakiem terrorystycznym na Luizjanę. 95% spadek produkcji gazu, benzyny, ropy. To jest przy ropie to jest około 1,7 miliona baryłek dziennie. I to przeciągnie się na dłuższy okres według szacunków rządu amerykańskiego, jako że dostawy prądu oraz dostarczanie ludzi w rejon Zatoki Perskiej do pracy będzie stanowiło duże wyzwanie. Także tutaj dość spore zawirowania możemy mieć na rynku ropy, tym bardziej, że w piątek wygasły sierpniowe kontrakty na WTI. W czwartek niespecjalnie interesujące dane, za to w piątek najważniejsze wydarzenie tygodnia, czyli payrollsy i ISM dla usług w USA. Tyle z kalendarium. Nie będziemy się wiele rozwozić, czyli od razu do wykresów, a dzisiaj zaczniemy bardzo nietypowo. Jak zaczynaliśmy zawsze o indeksach, a tam niewiele się dzieje, póki co się niewiele dzieje. Zacznę od indeks, od surowców rolnych. Z pytaniem, bo przecież boom, inaczej, czy boom na surowcach rolnych się już zakończył? Na poprzednich webinarach sugerowałem, że wyceny surowców rolnych są na dość abstrakcyjnych poziomach, bo przecież dane wskazują na zarówno dla soi, ostatnie badania CONAP, które pokazują, że rekordowe zbiory w historii Brazylii, to największy na świecie producent soi. No i powracając do tego wykresu, popatrzmy najpierw w wąskiej perspektywie, po tych danych. Ostatni dołek przed tym szczytem, czyli ten ruch wzrostowy, który był ruchem korekcyjnym, właśnie poprzednia świeczka H4 go rozbiła, atak na $13 za buszel, prawdopodobny. Patrząc na to z szerszej perspektywy, z poziomów H4, to odejście korekcyjne zakończyło się tylko i wyłącznie sprawdzeniem tego, co było wsparciem i na ten moment prawdopodobnie staje się oporem. Czy zobaczymy głębszą korektę? No i mamy cały rajd na soi, wejdźmy na wykres dzienny, ten cały rajd na soi, który rozpoczął się w 2019 roku w maju i znowuż te poziomy 32% zniesienia FIBO jako naturalny proces dla korekty. Czy ten impuls się już zakończył i idziemy w układach impuls korekta do spadków? Duża szansa tak, spadku w stronę 12,26 oraz 11,21 jako 50 i 61% zniesienia FIBO. Jeżeli popatrzymy sobie na to historycznie, byliśmy na poziomach z 2012-2013 roku. To są bardzo wysokie poziomy i przez cały ten okres od 2014 roku przebywaliśmy pomiędzy 800 centów, $8 a $12, czyli tutaj potencjał do spadków jest dość spory. Niemniej jesteśmy na bardzo ważnym poziomie technicznym. Wczoraj, w ubiegłym tygodniu, ta reakcja korekcyjna, która właśnie na H4, ostatnie to wsparcie po rozbiciu było testowane, ten tydzień zaczyna się spadkowo i być może zobaczymy głębsze zejście na niższe poziomy. Kolejnym bardzo ciekawym instrumentem, który jest do przeanalizowania i do rozpatrzenia dla tych, którzy lubią, mają mało czasu, a lubią otworzyć pozycję i zapomnieć. Między innymi ja to lubię.
I cóż tutaj takiego mamy ciekawego? Znowuż na wykresie dziennym cały wzrost wieprzowiny, który również pokazywał na afrykański pomór świń. Że był afrykański pomór świń w Chinach i ceny wieprzowiny spadały od pandemii. To jak indeksy rosły od kwietnia na rynku wieprzowiny, wyszliśmy do poziomów 120 centów za funt i patrząc na wykres tygodniowy takich cen, dość krótka historia, ale do tych cen musielibyśmy się wrócić 10 lat wstecz. Produkcja idzie normalnie, pełną parą. Ten ostatni dołek, ten swing, który robił ostatni dołek, został wybity. Zaistniało prawdopodobieństwo odwrócenia trendu. Póki co jeszcze linia trendu, jakbyśmy ją wyrysowali, ona podtrzymuje i ona zbiegałaby się mniej więcej z ceną 87 centów za funt mięsiwa. I to współgrałoby z naturalnym ruchem korekcyjnym w stronę 38,2 zniesienia FIBO i testowaniem szczytu z lipca 2019 roku. Kolejne poziomy to spadki w stronę 77 dolarów. Patrząc 77 centów, przepraszam. Patrząc na to z perspektywy H4, mamy taki układ, możemy to nazwać RGRM, z tym, że linia szyi przebiega bardzo dziwnie i właściwie na RGR-a powinniśmy grać dopiero po wybiciu linii szyi, ale patrząc na to z nomenklatury japońskiej, mamy trzy wzgórza Buddy, które są zapowiedzią odwrócenia trendu. Tak przynajmniej uważają Japończycy. I cóż, na wykresie H4 utknęliśmy na oporze 99,15 i wsparcie ostatnie, te dołki 94 centy. Rozbicie tego poziomu, jest to wsparcie z kwietnia tego roku, powinno sprowadzić nas w pierwszej kolejności w stronę 87 centów. Dopiero wyjście górą, prawdopodobny test 104 centów za funt schabu. Także tutaj również, jeżeli popatrzymy sobie, to jest spora szansa do tego, aby, kreśląc nawet linię trendu wzrostowego, ona przebiega w ten sposób. Tutaj tak mniej więcej na skuśkę w stronę 85 centów do testowania linii trendu wzrostowego. Ta ostatnia przyspieszona linia trendu już dawno została wybita. Największa korekta, jaką mieliśmy w tym ruchu wzrostowym, również została pokonana. Mamy do czynienia na razie chyba z overbalance, także tutaj również dla tych odważnych można oczekiwać głębszego cofnięcia. Patrzymy na kolejny rynek, rynek bawełny i zaczynamy od wykresu dziennego i znowuż bawełna, która od kwietnia wystrzeliła blisko poziomu 100 centów za funt. Linia trendu jeszcze podtrzymuje wzrosty, ale rynek chyba powoli dostaje zadyszki, jako że patrząc na wykres dzienny, co prawda ostatni dołek przed szczytem, nawet do testowania 88 centów by pasował, ale MACD na dziennym już pokazuje, wygenerował sygnał sprzedaży. On się zaczyna pogłębiać, histogram schodzi poniżej zera, czyli znowuż dla odważnych próba zejścia na niższe poziomy. I gdzie my jesteśmy technicznie? Jesteśmy na oporze z 2012 roku. Ten opór przez lata testowany i poziom 100 centów powstrzymuje cały ten ruch. To też tutaj należałoby oczekiwać stosunkowo niewielkim ryzykiem zejścia mniej więcej do średniej ceny z ostatnich 9 lat, czyli tej w okolice 71 centów, czyli 20 centów jeszcze za funt do spadków, tutaj w stronę 78 i 71 centów za funt. Jak popatrzymy sobie, ten wystrzał, który mieliśmy w 2011 roku, on jest absurdalnie wysoki,
Wchodząc na niższe interwały na H4, ostatni dołek przed szczytem został pokonany. Próba wyjścia górą zakończyła się tylko na końcu i 93-94 centy w tej chwili stanowi bardzo istotny opór. Patrząc na ten niższy interwał, na H1 zobaczymy to samo. I ostatnie wsparcia po rozbiciu stały się oporem. Bardzo blisko jesteśmy kolejnego poziomu 90 centów za funt bawełny. No i od góry, znowuż na tym wykresie H4, MACD pokazuje dość precyzyjnie, że wyjście powyżej zera jest na razie ruchem korekcyjnym. Czyli to są te elementy, które mogą wskazywać na to, że w dłuższej perspektywie rynki rolne są dość mocno przegrzane i możemy schodzić na niższe poziomy. Podobnie dzieje się z kukurydzą, która ostatnio, jak patrzyliśmy sobie na kukurydzę, $6.26 za buszel, utrzymane jako opór. Ostatnie wsparcia, które mieliśmy na poziomie 577 centów, już w tej chwili są oporem. Narysujmy to przecież, bo to nie ma co opowiadać, to ładniej wygląda. Nawet umnożąc sobie, no i znowuż na wykresie dziennym, tutaj pierwsze wsparcie dopiero na poziomie 520 centów, czyli tutaj to jeszcze 30 centów do spadków. Znowuż cały ten ruch na kukurydzy, który mieliśmy, no to mamy kwiecień, czyli początek kwietnia, tak jak wszystkie surowce rolne rosły, tak tutaj już ten moment, podobnie jak na soi, się zakończył. Dość późno na razie chyba do wchodzenia, ale jeszcze właśnie z interwałów tych 4-godzinnych czy godzinnych można próbować zejścia na niższe poziomy. Patrząc na wykres tygodniowy, tutaj te zasięgi do kolejnych szczytów, właśnie do tego wsparcia na 520, jeżeli ono zostanie pokonane, następne takie fajne miejsce to jest 450, 470, no, szczyty weźmy, 450 centów za buszel. Cukier surowy, który patrząc na wykres tygodniowy, na razie umarł śmiercią naturalną notowania. Ostatnie 4 tygodnie praktycznie, gdzie próba wyjścia górą nieudana, wsparcie, które na wykresie dziennym i na H4, popatrzymy, ostatnia korekta przed szczytem, kupujący nie mogą na razie wyjść na wyższe poziomy. Dzisiaj cena cukru spada, no i znowuż MACD zaczyna histogram schodzić poniżej zera i sygnał sprzedaży jest dość ładnie wygenerowany. To też na wykresie H4, skoro kupujący nie mogli zrobić nowego szczytu i bardzo ładnie próbują bronić swoich racji na poziomie 20 centów, 20,3 centa, tutaj kluczowe wsparcie właśnie okolice 19,23. Jeżeli one zostaną pokonane, ten rajd na cukrze, który powiedzmy na wykres dzienny, który się rozpoczął, nawet do testu linii trendu spadkowego jest dość sensowny, w stronę 17,90, 18. Podobną sytuację, analogiczną, no historia lubi się powtarzać. Inaczej, wyjście górą, żadnego zmartwienia nie ma, bo z okolic 21-22 warto by było spróbować krótkich pozycji. To ten RGR, który w latach 2016-2017 wystąpił, to on spowodował to, że ceny cukru spadły bardzo gwałtownie i bardzo szybko. I w tej chwili mniej więcej, jak postawilibyśmy sobie tą poziomą linię na bieżących szczytach, to również MACD respektuje te szczyty jako opór. Skoro się sygnał pojawił, no to być może warto chociażby do linii trendu, do testowania linii trendu. I podobną sytuację
Jak wspomniałem, 2016-2017 mieliśmy, gdzie ceny cukru bardzo mocno rosły, a później mieliśmy zjazd po równi pochyłej. Bardzo szybkie zejście, dobicie do dęka. Także tutaj surowce rolne są na bardzo atrakcyjnych poziomach, chyba do tego, żeby próbować, ja przynajmniej próbuję, żeby próbować swoich sił w pozycjach krótkich. Oczywiście z rozsądnym przyjęciem stop lossów. Granie bez stop lossów, w mojej opinii, to jest to największą głupotą, czyli nie ubezpieczamy się przed ewentualną porażką, a po to jest stop loss, że stać mnie na stratę 20 zł, to wielkość pozycji dobieram do 20 zł. Kogoś innego stać na milion, to dobiera do miliona. Dobrze, jedziemy do następnych rzeczy. Za chwileczkę będą indeksy. Patrzymy na surowce rolne. Nie rolne, tylko przemysłowe. Cóż takiego ze złotem się dzieje? Patrząc na wykres H4, ale z H4 zejdziemy na 15 minutówkę i za chwileczkę wrócimy na wyższe poziomy. Przyczajka. Przyczajka, jak popatrzymy sobie tak dość szeroko, to te ostatnie szczyty, ostatnie poziomy w okolicach 1806-9 dolarów była próba zejścia na niższe poziomy. W tej chwili wyczekujemy. Na złoto utrzymuje się na takim intradayowym oporze 1815 dolarów i to, co działo się na ostatnich świeczkach H4, popatrzmy, bardzo szybki zjazd, reakcja kupujących, cofnięcie o godzinie 17, zakończyła się świeczka H4, mamy godzinę 17 w tym miejscu, uderzenie podaży, w tej chwili popyt próbuje bronić swoich racji, ale intradayowo 813, 815 oraz 817 dolarów już stanowią dość istotną strefę oporu. No i cóż tu takiego się dzieje na M15? Gdy cena złota wyskoczyła do 1823 dolarów za uncję, ostatni szczyt stał się, patrzmy bliżej, ostatni szczyt stał się oporem. Znowuż każde podejście w te okolice pojawia się z reakcją podaży. Na złocie, podobnie jak na walutach i na indeksach, możemy pozostać w trendzie bocznym w wyczekiwaniu na payrollsy. I już jutrzejsze dane ADP mogą troszeczkę tutaj nam zaburzyć harmonię na tym rynku. Jak popatrzymy sobie, ostatnia ta faza to jest nic innego jak wyższe szczyty i niższe dołki. Także dość nerwowo na rynku złota. Patrząc na, wróćmy do wykresu H4, popatrzmy z szerszej perspektywy teraz, co się dzieje. Absolutnie strefa oporu 1834 dolary jest bardzo ważna. To, co my znaczyliśmy sobie z 15 minutówki, te 1819 dolarów za uncję, na razie intradayowo jest dość istotną strefą oporu, jej wybicie i atak na szczyt na 1823, test 1824 powinien być dość szybko zrobiony. Są to ceny z lipca, z połowy lipca oraz z początku sierpnia, gdzie podaż jednak próbowała przyjąć kontrolę nad rynkiem. W tej chwili w reakcji powrotnej, czy tutaj ci, którzy grali krótkie pozycje, czy mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby bronić swoich racji, przekonamy się. W każdym razie od góry już tutaj poziom 1819 jest dość istotnym oporem. Dzisiaj, jak popatrzymy na zmianę ceny surowca, sama zmiana pokazuje nerwowość i niepewność wśród inwestorów. Też ze złotem warto poczekać na choćby jutrzejsze dane. Ropa. Ropa również ugrzęzła w boczniaku pod oporem na poziomie 70 dolarów, 70 dolarów 30 centów, ten maksymalny poziom dość ładnie broniony, ale popytu tutaj ciągle brać. Jak popatrzymy na ten ostatni swing na H4, to zarówno szczyt, jak i dołek ustawia nas w trendzie bocznym. I wracamy do tego huraganu Luizjany. Co się takiego działo? Jak popatrzymy na wykres H4,
zwróciłbym uwagę, przepraszam, na istotność tej strefy. Otworzyliśmy się w poniedziałek luką wzrostową, no racjonalnie, no skoro Ida uderzyła, to jak Ida uderzyła, będzie mniej ropy, to może tej ropy zabraknie. Nie, zapasy w Stanach są ciągle na wysokim poziomie i te zapasy powinny spaść, w naturalny sposób powinny spaść. Ale inwestorzy stwierdzili, że no nie jest to pretekst do tego, żeby utrzymywać długie pozycje i znowu czekamy na reakcję na siły dolara, wsparcie 60-70, tej tradejowe, krótkoterminowe wsparcie 70 dolarów, czyli ten ostatni szczyt, gdzie nie zrobili nawet 70 dolarów, brakło tam 20 centów. No jesteśmy na H4 dość spokojni. Jak popatrzymy na wykres tygodniowy, ten ostatni szczyt H4, 70 dolarów 30 centów, rozgrywanie tego huraganu Ida było już w ubiegłym tygodniu. I ktoś zarobił na tym ładne pieniądze, tym bardziej, że technicznie odbyło się to z dołka. Mamy objęcie hossy, ono próbuje być potwierdzone, ale ostatni ten ruch korekcyjny, czyli to podejście na szczyt tej świecy, nie pękło. Dopiero wyjście powyżej otworzy drogę w stronę 73 dolarów za beczkę ropy. I patrząc na H4, co się teraz, powracamy do H4, to otwarcie luką po tym tygodniu pięknego wzrostu ugrzęźliśmy, będziemy czekać. Ugrzęźliśmy na razie prawdopodobnie w takim trójkącie, gdzieś z tego trójkąta będziemy musieli się wybić. Ropa Brent w podobnej sytuacji, otwarcie luką w poniedziałek, dołek 71,5 dolara, opór 73,30, ten opór z H4, podobnie jak na Brendzie, po tej korekcie dość ładnie zadziałał. Co prawda jeszcze nie ma żadnego sygnału do tego, żeby sprzedawać, ale znowuż, podobnie jak na WTI, ten swing wyznaczył nam strefę trendu bocznego i nic tutaj specjalnego się nie dzieje. Będziemy czekać zapewne na wycenę na dolara amerykańskiego, który może wesprzeć notowania surowca, jak im zaszkodzić. Dlaczego? No bo dobre payrollsy będą wspierać, powinny wspierać amerykańską walutę, a mocny dolar może zaszkodzić surowcom przemysłowym. Do rolnych się nie powinno tak bardzo to odnosić. Patrzymy na, zresztą jak widzimy, procentowe zmiany, jakie dzisiaj mamy na surowcach przemysłowych. 0,32% na 0,32 na spadki, 0,19, benzyna 0,07 na spadkach. O benzynie mówiliśmy sobie, powrócę tylko na krótko, to jest opór na 2,32. Też podobnie jak ropa, benzyna otwarła się luką wzrostową, ale już w poniedziałek akcja podaży spod oporu spowodowała zamknięcie poniżej. Luka domknięta, ostatnie wsparcie, czyli te dołeczki przed szczytem utrzymują się jako wsparcie, ale znowuż ten swing na czerwonych świeczkach. Czyżby pokazali kierunek, schodzili niżej? Ja powrócę do wykresu tygodniowego. Tutaj na stochastyku wolnym wygenerowany bardzo ładny i silny sygnał sprzedaży. Podobnie jak na ropie. W tym przypadku formacja Tasuki, nieobjęcia hossy. No i ostatnie szczyty trzymają jako opór. A wzrosty zakończą się dywergencją negatywną, co może sugerować, że będziemy schodzić niżej. Jak popatrzymy w szerszej perspektywie na wykresie tygodniowym, właśnie przełom sierpnia, września, początek września, to są te miejsca, gdzie kontrakty na benzynę, Amerykanie już przestają podróżować, kontrakty na benzynę, wakacje się kończą, kontrakty na benzynę w sposób naturalny, jak historycznie sobie prześledzimy, naturalny sposób spadają. Tu jest stabilizacja, końcówka września, jedziemy na dół. Zaczęło się dobrze,
wszystko w lipiec 2019 zaczęło się dobrze. Ten spadek, wypadek przy pracy, wiadomo, pandemia, wszystko zamknięte, nikt nie jeździł. Na Bitcoina popatrzymy też. No i w tej chwili sytuacja na benzynie. Sposób, patrząc na to analogicznie, jak końcówka lata wpływała na ceny benzyny, ona bardzo mocno, nie bardzo mocno, zawsze generowała ruch spadkowy. Także, przepraszam, tutaj dość spokojnie. Gaz ziemny, który właśnie najdroższy od 3 lat, mamy otwarcie luką. Podobnie jak na benzynie spadliśmy, tylko tu sytuacja jest bardzo czytelna. Dużo bardziej czytelna niż na ropie. Ostatni dołek przed szczytem utrzymany jako wsparcie i dzisiaj rośniemy. Ceny gazu najwyższe od 2018 roku. Też jeżeli mielibyśmy dalej rosnąć, bardzo łatwo wyznaczyć tą strefę oporową. I tutaj na razie nie ma żadnego sygnału do tego, żeby sprzedawać. 4,85 za 1000 metrów. Oni tam troszeczkę inną miarę mają. Nie sześciennych, bo bym źle powiedział, a wypadło mi z głowy jakieś. Nieważne jakie to metry, ważne co technika podpowiada. Jak popatrzymy sobie na pierwszą korektę w tym całym ruchu spadkowym na gazie, to właśnie ona jest w tym momencie. Może źle wziąłem, bo powinienem wziąć po cieniach strefy. No jeszcze nie jest testowana. Ok. W każdym razie ubiegły tydzień granie pod Luizjanę, czyli mamy szczyty rozbite jedną świeczką, które pozostały wsparciem i w tej chwili najbliższe wsparcie dla cen gazu zostało przetestowane w tym tygodniu i wracając do wykresu dziennego, patrzymy, te szczyty po rozbiciu są testowane i pojawia się popyt. Czyli tutaj szansa na 4,56 jest jak najbardziej realna, ale zejście poniżej będzie oznaczało spadki w stronę kolejnego poziomu, czyli tutaj 4 dolarów. Mieć albo nie mieć. No i mieć. Nic się nie dzieje. Mieć pod oporem, który po rozbitym wsparciu 30 lipca stał się dość istotnym oporem. Ostatnia akcja podażowa mieliśmy 30 sierpnia na wykresie H4, czyli wczoraj, bardzo ładnie to powiedziane, akcja podażowa, szczyt rozbity, przetestowany, wsparcie na poziomie 430 dolarów za 100 funtów miedzi. Utknęliśmy w boczniaku i pewnie tutaj również kluczem będą payrollsy i siła amerykańskiej waluty. Już pójdziemy za chwileczkę do Bitcoina, ale no skoro wszyscy grają DAX-y i wszyscy grają indeksy, patrzymy na to, co dzieje się w Europie. Szczyty z 13 sierpnia jest cały czas próba ataku. Dzisiaj była znowu próba ataku wyjścia trwałego powyżej 16 tysięcy punktów. Niestety na H4 zeszliśmy na dół. 15800 było atakowane, jest bronione w tej chwili próba wyjścia powyżej 15 800 punktów i znowu tutaj będziemy czekały. Tylko czekamy na to, co się wydarzy. Czyli tutaj już wyhamowanie na ksetrze dość widoczne. Wsparcie 15 600 punktów nie straciło na ważności. Ono jest kluczowym, ten poziom jest kluczowym wsparciem. Natomiast problem popytu z wyjściem na wyższe poziomy. I pewnie tutaj będziemy czekać raz, że na payrollsy. Raz na payrollsy, a raz na przyszłotygodniowe 9 września posiedzenie EBC. Czy zobaczymy
zmianę bardzo gołębiego tonu Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego i będziemy mieli jakiegoś puszczonego bąka odnośnie ograniczenia skupu aktywów przy ciągle rosnącej inflacji. Także europejskie indeksy spokojnie wyczekują zmiany, jak patrzymy, to jest to, wygląda coś mizernie. Francuska giełda, która ona radziła sobie, była jedną z najsilniejszych giełd w Europie. Jak popatrzymy sobie w stosunku do pandemii, potężny wyskok i w tej chwili ugrzęźliśmy na wykresie dziennym takim, bo jako może źle ten szczyt zaznaczyłem, bo to jest tu. Ruch spadkowy, obrona 6600 punktów, czy poniżej. No i ten swing znowu zostawił nas boczniaku. Jak patrzymy na wykres dzienny, zmienność wczoraj żadna. Dzisiaj też popyt z podażą się spotyka. Była akcja podaży, próba wyjścia w górę. No. Czyżby wisielec i ta strefa oporowa na 5720 miała wytrzymać i zobaczymy głębszą korektę? Wszystko się okaże. Włoska giełda na H4 testuje ostatnie szczyty z 8 czerwca. Mamy bardzo silny zjazd. Przepraszam, na wykresie dziennym. Mamy bardzo silny zjazd i praktycznie od 18 sierpnia zostajemy w dość szerokiej strefie trendu bocznego 25820 oraz 26200. Także jest tutaj wyczekiwanie na to, co będzie się działo. Abstrahując od wszystkiego, jak patrzymy na wykres dzienny, te poziomy, przy których mniej więcej możemy być 25600 punktów, 25100, to są szczyty przed pandemią, zjazd i wyjście w górę. Także ciągle nadzieja na wzrosty może być, a zejście poniżej oznaczałoby spadek w stronę 25400 punktów. Na wykresie 4-godzinnym luka tygodniowa pomiędzy, nie tygodniowa, tylko luka pomiędzy 18 a 19 sierpnia jeszcze nie została domknięta i ta luka wyznacza nas w boczniaku i szarpiemy się, troszeczkę wzrostów, troszeczkę spadków, nic ciekawego się tutaj nie dzieje. Dziś amerykańskie indeksy, patrzymy na Dow Jonesa 24 sierpnia, wyczekujemy i tak naprawdę zrobiła nam się bardzo brzydka rzecz, to co, no i nie to chciałem, to co dość trudno jest rozgrywać, czyli mamy megafon, baba krzyczy do megafonu, stary wyniosłeś śmieci, rozchodzimy się w coraz wyższych szczytach i coraz niższych dołkach. Dość trudna formacja do rozgrywania. W każdym razie do bicia rekordu z 16 sierpnia jeszcze troszeczkę daleko. I znowuż utknęliśmy w boczniaku. Nic tutaj się nie dzieje. S&P, który robił historyczne szczyty, w tej chwili w cofce. Jeszcze wczoraj historyczne szczyty robił, w tej chwili w ruchu powrotnym na H4 przetestował ostatni szczyt, który okazał się strefą wsparcia. Poziom 4514 punktów. Kto wie, jak się dzisiejsza sesja zakończy. Jeszcze zostało do 22 troszeczkę czasu. Kolejne wsparcie 4500 punktów. Okrągły poziom. No i Nasdaq. Dziś bardzo po tych danych, patrząc na to, jak działo się na bardzo niskich interwałach, nawet na 5-minutówce. Od rana futuresy na S&P 500 bardzo mocno dołowały i w tej chwili podnoszą się na samym otwarciu po tych danych o PMI Chicago i konsumentach. Spadliśmy do wsparcia na 4,515. W tej chwili odrabiamy powoli straty, ale tej dla mnie to wyczekiwanie jest na to, co będzie się działo. Czy
wyłamane zostanie wsparcie, skoro historyczne szczyty to oporów nie ma, intradayowo tylko niskich interwałów można znaczyć. No i Nasdaq, który podobnie jak S&P 500 tracił na początku sesji i to dość znacznie stracił, dwie piękne na początku sesji amerykańskiej oraz od rana od godziny 8, od 9 praktycznie od 8 już była końcówka, wykres 5-minutowy, schodziliśmy na niższe poziomy, intradayowy opór dla tych, którzy ewentualnie lubią próbować swoich sił w krótkich pozycjach, 15615 punktów z wykresu 5-minutowego, opory z dzisiaj z godziny 13, z otwarcia sesji amerykańskiej po tych danych zanurkował Nasdaq, no i w tej chwili odrabia straty z dzisiejszego dnia. Zmiany, jak popatrzymy, również Amerykanie pozostają w takim maraźmie. No cóż to za straty? 0,05, 0,07, 0,11% żadne straty. Japońska giełda dzisiaj sobie lekko radzi, w miarę dobrze. 28,250 strefa oporowa. No i cóż tu się dzieje? No, tyle się dzieje, że od lipca, od połowy lipca Japończycy ugrzęźli w trendzie bocznym. Po tych całych wzrostach mamy trzy korekty tej samej wielkości, jako już korekty prowadzące, czy opory na 28,250 wytrzymają, czy znowuż podejdziemy do tego, że potencjalnie wymaluje nam się korekta tej samej wielkości do końca pierwszej korekty spadka, 28,970 punktów. Na razie popyt jest, wybicie oporu będzie prawdopodobnie oznaczało odejście w stronę 28,950 punktów. Japońskie Bitcoin, a tutaj kolega prosił, bardzo proszę, na Bitcoin zdech na razie. Czy wszyscy zarabiają na Bitcoinie? No tutaj chciałbym to poddać wątpliwość. XTB zarobiło 40 milionów dolarów, 40 milionów złotych. Nie zabezpieczając transakcji, a tam drobne pieniążki jakieś. Dobra, ale nie będziemy tu polemizować. Patrzymy, co się dzieje od strony technicznej. Luka została dotknięta i w tej chwili, jak popatrzymy to, co dzieje się na wykresie dziennym, zmienność dość spora. To trzeba przyznać. Wsparcie kluczowe w tej chwili, poziom 43,850. 43,900, bo tutaj kreski są dość istotne. Jak popatrzymy, ten swing, który wyszedł w górę, spadliśmy, pojawił się popyt. Formacja przenikania potwierdzona, ale to potwierdzenie zakończyło się na oporze. To zejście faktem jest, że testuje to wsparcie, popyt, podaż. Tu była walka popytu z podażą i teraz testowanie z drugiej strony. Jak to się ma z niższych interwałów? Patrzymy na H4. Ten swing wzrostowy bardzo ładnie wygląda, ale ostatni szczyt stał się oporem. Ten impuls wzrostowy, który miał być, nie wybił ostatniego szczytu. No i w tej chwili kluczowe wsparcie H4 utrzymuje się na poziomie 46 300 dolarów. Tak naprawdę od 23 sierpnia po wyjściu w górę tutaj niewiele się dzieje. Poza tym, że to coś należy uznać za bardzo ładny impuls. Skoro mamy swing wykonany, żadna ze świec nie jest poniżej poprzedniej świecy, no to na razie trend boczny, 50,5 tysiąca dolców. $44,000 jako główne wsparcie. Schodząc zupełnie całkiem nisko na wykres
15-minutowy. Właśnie ta. Co za wariat shortuje, Bitcoina. No ten wariat, który odwraca rynki i zarabia. Z 50, no 3000 dolarów na lewarze. Ten wariat, który znowuż próbę podejścia wyżej zrzucił na niższe poziomy. Ten wariat, który tu uznał, a to są wariaci, którzy mają duże pieniądze, którzy uznał, że trzeba wziąć ten ruch. To są ci wariaci. Okej. Szwajcara nie znam, znam franka szwajcarskiego tylko. Okej, jesteśmy przy tym. Jesteśmy przy akcjach, ale popatrzymy również na indeksy od strony sektorowej. Od strony sektorowej, tylko tu. Od strony sektorowej. Czym się zainteresować? No przecież nawet giełda jak rośnie, to jakiś sektor spada, jakiś sektor rośnie. No i wracamy. To, co chyba warto na tapetę wziąć, to te sektory, które po wystrzale pandemicznym i nie tylko pandemicznym, po zapowiedziach, że marycha w Stanach będzie legalna, zeszliśmy i od paru dni nic tutaj się nie dzieje. Proces legislacyjny ciągle jest w toku i to jest chyba sektor, który patrząc na wykres tygodniowy, to jest ten sektor, gdzie ten kanał spadkowy w okolice 2980 punktów, no mamy ciągle jeszcze impuls, korekta. Przepraszam, impuls, korekta. Impulsu jeszcze brak. Natomiast tych poziomów warto powoli rozważać. Chyba wchodzenie w może nie w poszczególne spółki, ale w całe sektory. Wsparcie jest, opór jest, wyjście powyżej któregoś z tych sektorów, z tych poziomów otwiera nam drogę na północ, nawet hipotetycznie, gdyby giełdy amerykańskie miały spadać. I tutaj Aurora, ok, ja się ciągle zgadzam. Prosto jest wyznaczyć punkty sprzedaży, te poziomy wsparcia oporów. Natomiast ja tutaj zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz. To nie tylko spółki, które już są zaangażowane w produkcję, bo weźmy takie giganty jak Philip Morris, który rozważa kupno którejś ze spółek i wejście w ten lukratywny biznes. Także kilku graczy, nie tylko kanadyjskich spółek, ale kilku graczy dużych amerykańskich producentów cygarów, krótko mówiąc, przyczaja się do tego, że jak tylko wejdą regulacje, a mają już pewnie przygotowane jakiegoś deal, bo to nie jest tak, a weszli, to się będziemy zastanawiać, co zrobić, że tutaj bardzo duzi gracze, typu Philip Morris czy inni, mogą wchodzić na rynek legalnej marihuany. Mogą, to nie jest powiedziane, że nie będą wchodzić. Natomiast ten sektor, jak popatrzymy sobie, jak sektory sobie, jak indeksy pięknie rosły, to było straszne denko. Dzisiaj w szczycie ponad 4,5% ten sektor rósł. Kolejnym sektorem, który chciałbym się przyjrzeć tak z bliższa, to sektor ten, na który będą wydawane duże pieniądze, między innymi rządowe projekty amerykańskie, czyli czysta energia, bardzo modny temat. Wchodzimy na wykres dzienny i to samo co z sektorem marihuany. Hurra, będzie elegancko. No to jak było elegancko, to tutaj kupował, to się nadział, a jeszcze trzyma pozycję, teraz żyje nadzieją, żeby coś się wzięło i ruszyło. I schodzimy na wykres.
H4 po tym takim potężnym spadku z 34 do dołka 20,5. W tej chwili ostatni szczyt, patrzymy, korekta, dołek, ostatni szczyt przed dołkiem został wybity. No i gdzie są ci sprzedający? Nie bardzo ich widać. 21,90, bardzo istotne wsparcie. I w tej chwili testujemy opór na 23,44. Także tutaj spółki związane z czystą energią i pieniądze, które mają być między innymi z tego planu Bidena przeznaczone na cały ten rozwój infrastrukturalny, będzie po części obejmowało właśnie spółki z sektora czystej energii. No i ten sektor ma również szansę rosnąć, mimo hipotetycznie zakładamy, że amerykańskie indeksy będą spadać. Chociaż amerykańskie indeksy rosły, to czemu to spadało? I to teraz może sytuacja się odwróci i spółki właśnie z tego sektora waluty będą. Już jedziemy do walut. Także to są te rzeczy, na które warto zwrócić, nie patrząc konkretnie na indeksy, ale na poszczególne sektory. Jedziemy waluty i już patrzymy na to, co się dzieje. Na walutach na razie dość spokojnie jest, bo przyjrzymy się najpierw to, co z dolarem się dzieje. Wykres dzienny. Ciągle euro może być pod presją, a dolar umocnić się. Właśnie na payrollsy patrzymy. Stronę 1.16. W tym ruchu spadkowym mamy jedną korektę, drugą korektę już prawie tej samej wielkości, lekko nadbita, no ale dzisiaj znowuż od cienia pojawiła się podaż. Nic się tutaj ciekawego na razie nie dzieje. Ten wzrost z 1.16.30 do 1.18.50, bardzo ładnie, że był wzrost. Tej o sile dolara zadecydują jutrzejsze ADP i payrollsy. W każdym razie technicznie z tego układu, gdzie wsparcie zostało rozbite, spadaliśmy bardzo nisko, 18.50, 1.18.50 jest kluczowym oporem. Skoro spadli i pojechało po reteście, pojechali na południe, tutaj z tego poziomu należałoby oczekiwać jakiegoś fajnego ruchu, no albo w górę w stronę 1.19, albo spadki w stronę 1.16. Wszystko od amerykańskiego rynku pracy. Patrząc na Japończyka, tutaj można zdechnąć z nudów, przepraszam za takie brzydkie słowo, po tym ruchu spadkowym, to co w zeszłym tygodniu żeśmy sobie wyrysowali, tą kreskę z H4 wokół tego poziomu 109.70, raz góra, raz dół, opory, szczyty z piątku oraz szczyty z 19 sierpnia już są strefą oporową. Narysuję to może w formie dołek po rozbiciu, stał się oporem 110.29, 110.30. Mamy opór, jen również jako bezpieczne aktywo, niezależnie od niczego. Tutaj jeżeli na tej parze trzeba będzie troszeczkę poczekać, bo zarówno umocnienie dolara, jak i spadki na giełdach będą miały przełożenie bezpośrednie na kurs jena. To też na razie tutaj bardzo spokojnie. Kluczowy opór 110.65. Funt do dolara, już sobie zaraz popatrzymy na funta do jena. Funt do dolara. Bardzo ciekawa sytuacja, bo w tych spadkach, w tej ostatniej fazie spadkowej, największa korekta została wybita, poszliśmy w górę, świetnie, overbalance i patrzymy na H4. Wsparcie utworzone, koniec pierwszej korekty w tym ruchu wzrostowym utrzymał kupujących przy życiu i w tej chwili pchamy się coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki, czyli najbliższe wsparcie 1.37.30. Mamy tu kupę harcowania tylko i znowuż payrollsy, ale ja bym uważał na Bank Anglii,
sprawdzić sobie w kalendarzu, wyprzedzić, kiedy jest Bank Anglii, bo Bank Anglii chyba już posłał przesłanki do tego, że programy QE będą się bardzo mocno, inaczej, mogą się szybciej kończyć niż programy amerykańskie, a to będzie sprzyjało sile brytyjskiej waluty. GBP i JPY, nie wiem, czy tutaj mam. GBP. Indeks jeden, indeks funta. Jak nie mam, to już dołożymy i będzie. Dwójka, pach, mamy już wykres dzienny, no załaduj się przyjacielu. No, wsparcie kluczowe z wykresu dziennego już jest bardzo jasno określone, 148,35. Schodzimy niż, aha, opór, no przecież skoro wsparcie, to i opór musi być. Ten swing, patrzmy na swingi, 153,25. Dlaczego ten swing jest taki ważny? Bo od szczytu spadamy. Impuls, korekta, impuls, korekta, impuls. Jak popatrzymy sobie na te czerwone świeczki, wszystkie świeczki robią niższe dęka i niższe szczyty. Bo też ten szczyt i ten dołek ustawił nas w trendzie bocznym. Na wykresie H4, już sobie popatrzymy na niższe interwały, na wykresie H4 ostatni szczyt przed dołkiem w tej chwili próbuje się nam bronić jako opór. Ale dość mizernym skutkiem. Bo intradayowe wsparcie 151 jenów za funta. A ja prosiłem, żeby do nagrania pisać w komentarzach. Czyli intradayowo jesteśmy na wsparciu z wczorajszego poranka z atakiem prawdopodobnie na stronę 152. Zejście dołem, kolejne wsparcie, czyli dołóż, dołek, wsparcie 150,55. USD CAD jeszcze, skoro mamy takie życzenia, USD CAD. No i to, coś by sobie wyznaczali. Kochani, jak sobie wyznaczamy jakieś poziomy, powiedzmy na H4, żeby mi się to nie rozjechało, pewnie dzienny. Tak. 1,2630. Wokół tego poziomu na razie tańczymy. Ale tak jak popatrzymy na ostatni szczyt, po rozbiciu stał się wsparciem. Mamy co prawda ruch wzrostowy i nowy dołek, jednak ja bardzo uczulam na to, żeby poczekać do payrollsów. Po tym bardzo silnym zjeździe umacniającym kanadyjską walutę, dochodzimy powoli do testu. Patrzmy, wsparcie rozbite jedną świeczką i nietestowane. Te okolice dość ładnie się bronią. Z poziomu 1,2570 na razie rośniemy, ale zapora 1,2660 jest jak najbardziej mocną zaporą. Dopiero jej pokonanie, a to będzie zależało od wyników payrollsów z 15 minutówki z targetem na ataki, na szczyty. To umocnienie kanadyjskiej waluty to nic innego jak wystąpienie Powella. Czyli tutaj patrzymy na dość istotne wsparcia, które trzymają nam od 24 sierpnia i są respektowane, jeżeli wzrosty w stronę ostatniego dołka
no 1,2680, przepraszam, 1,2670. I tyle. Jak ustawiłeś tę dwójkę, która automatycznie ustawia ci szablon na wykresie. Już bardzo proszę. Jest takie coś jak szablony i sobie tutaj definiujesz. Szablony. Ja mam tutaj, nazwałem sobie go jako szablon świece. I tutaj definiujesz, jakie mają być kolory, jakie te inne. I wszystkie parametry są nanoszone. Oczywiście goły wykres bez poziomów, no bo jak sobie dasz inną parę walutową, to poziomy nie miałyby sensu. Czyli tutaj definiujesz, zapisujesz, zaznaczysz go z gwiazdką, jaka twoja ulubiona. Jak sobie kliknę w to, to od razu wchodzi, on się tutaj pojawia. I on mi się, ponieważ go definiowałem z dziennego, to on mi się uruchamia na dziennych. Super. Dzięki, że mogłem być pomocny. Kochani, dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Patrzymy na to, co wydaje mi się ciekawym, ciekawą alternatywą dla wszystkich aktywów, czyli na rynki rolne, chociażby z racji może nie grania, ale obserwacji. Jesteśmy naprawdę w bardzo ciekawych miejscach, gdzie no dość duża korekta, szczególnie tutaj na bawełnie czy na wieprzowinie, może pojechać na niższe poziomy. Dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Spotykamy się jak zwykle we wtorek. No i oby wasze dzieci miały bogatych rodziców. Jak zwykle dużo pipsiorków wam życzę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.